Rozdział 27. Martwi poeci. Dnia 28 maja 2021 roku Klucze, malownicza miejscowość w powiecie olkuskim, żegnała śpety Przemysława Pintala, młodego poetę w wieku 32 lat. Pogrzeb odbył się w kościele parafialnym w Kluczach, a uroczystość nabożeństwa żałobnego rozpoczęła się o godzinie 10. Cała społeczność łączyła się w modlitwie za duszę zmarłego, a rodzinie składano serdeczne kondolencje. Przemysław Pintal był nie tylko poetą, ale również osobą cenioną i docenianą w lokalnym środowisku. Jego twórczość dotykała głębokich sfer ludzkiego doświadczenia, a śmierć w tak młodym wieku była stratą dla świata kultury i sztuki. W tym czasie, jeszcze przed premierą albumu Love Drip od Godra, Przemysław Pintal podzielił się swoją recenzją, opisując utwory jako sexy i okrągłe. To wyjątkowe połączenie muzyczne miało stanowić klimatyczne tło dla rozważań Pintala, który w swoich ostatnich miesiącach życia znalazł inspirację w dźwiękach lofi i dark ambient. W tym kontekście pamiętamy również o specjalnym klipie Ptokmy Shira, stworzonym przez Godra ku pamięci Przemysława Pintala. Klip ten jest hołdem dla zmarłego poety, który docenił koncert Godra w Olkuszu. Mimo że już go nie ma wśród nas, jego wpływ na lokalną społeczność artystyczną i miłośników muzyki ambient pozostanie trwały. Rozdział 28. Tribute Song dla zmarłego ojca i kopernikański lot duszy. Album Kuro to hołd poświęcony pamięci zmarłego ojca i perkusisty Dziaka Pełki, który opuścił nas w 2017 roku. Jednak to nie koniec muzycznych tributów od Godry. Nowy rozdział w historii artysty to album zatytułowany Kopernikański lot duszy, którego premiera przewidziana jest na 15 stycznia 2024 roku. Tribute Song Ripta to czwarty utwór z albumu Kopernikański lot duszy. Skomponowany z szacunkiem i miłością, ten utwór stanowi osobisty hołd dla zmarłego ojca Andrzeja Pełki Plus, który był nie tylko artystycznym partnerem, ale także bliskim krewnym Godry. Album Kopernikański lot duszy to kolejny etap muzycznego podróżowania Godry, który tym razem wplata w swoje dźwięki refleksje na temat egzystencji, metafizyki i transformacji. Składający się z pięciu utworów album podąża za ścieżką introspekcji i poszukiwań duchowych. Tytuł Kopernikański lot duszy sugeruje, że słuchacz może spodziewać się podróży przez kosmiczne krajobrazy dźwięków, a każdy utwór stanowi kolejny etap tej muzycznej ekspedycji. To nie tylko zbiór kompozycji, ale również opowieść o duszy w ruchu, poszukiwaniu znaczenia i nowych horyzontów. Duet Godra and Bruno, który dał się poznać wcześniej za sprawą albumu Kuro, odbył trzy koncerty w Polsce, zamykając w ten sposób rozdział poświęcony ojcu Jacka Pełki. Jednak ich muzyczna podróż kontynuuje się, a Kopernikański lot duszy to kolejny rozdział w niezwykłej historii Godry.